cię w górę razem z garderobą. Może, może. A macie bilety? Tak, oczywiście. Dają dziś damę kameliową premierę. Dule wieszcze i caluje twoje jasne włosy, co na ogół białej skroni tak ci się rozwija. Chcesz przeczytać te nowosądeckie brednie, Dolo? Dziękuję, już miałam szczęście. Gazeta z recenzją? Przepraszam, najmocniej można? Dziękuję. Byłoby lepiej, gdyby ten twój absztyfikant przestał pisać wiersze. Nie wymagaj za wiele. Wszystko opisane. Chciałabym, żeby to Hipolit przeczytał we Lwowie. Przeczuwam w panu artystę dramatycznego. Zgadłeś pan. A pańskie towarzyszki to koleżanki. Dobrze, więc zgadnij pan teraz, cośmy czytali. Artykuł o występach blondynki. Brawo, zgadłeś pan po raz trzeci. Alfred hrabia łaski. Napijemy się? Dwa koniaki. Tak jest, panie hrabio? No więc. Zdolna? Talent, przepięknie to deklamowała. Ale recenzję pisał sam autor poematu. Prawdę mówiąc, myślę, że tak. Rozumiem, panna ma talent i dobrze lawiruje. Pani jej matka ma pierwszą restaurację w Sączu. A, prozit. Kazała mi się nawet wypytać, o jakie dwa używane bilardy. Może pan wie o takich? Niestety, chociaż chętnie służyłby matce panny... Dziuni? Dziuni. Dok odpoczły pańskie towarzyszki? Nie żyć suknie. Od 12 miały być w pracowni. Teatralnej? Ma się rozumieć. Wybaczy pan. Spieszę się. Teraz to będzie blondyneczka. Oględziny? Biust jest wszystkim. Ty o tym wiesz. Niestety nie dla pana. Panu potrzebny jest jeszcze glos do operetki. Albo paluszki do pędzla. Albo co będzie tym razem? Scena, Wibisiu? Scena. Zaraz. Zaraz, zaraz. Proszę, przychodzą panienki w samą porę. Proszę bardzo, czemu mogę służyć? Panna Jagielska potrzebuje dwóch kostiumów do Adrianny. A pani? Dla mojej przyjaciółki jeden kostium do księżnej Debuyon. Księżna Debuyon? Wiele to może kosztować. Właśnie, to zależy. O, to na przykład toaleta na dzisiejszy gościnny występ warszawskiej artystki. Odświeżam tylko. Ostatnia paryska moda. Zechce pani przymierzyć? Ja? Tak. Po co? Włóż, kochana, włóż! Zobaczy pani na sobie, co za szyk. Proszę. Dawno pani na scenie? Przeszło 2 lata. 2 lata i już Adrianna. Mój Boże. Tylko na prowincji można tak szybko dojść do wielkich ról. Co za kształt? Ty oszaleć. O, to mój Azor śpi przez sen, wzdycha. Zajmiemy Igor. Korset? Mam tu specjalny. Paryski. Zakłada się go na gołe ciało. Ile taka suknia może kosztować? To zależy. Panna służąca artystki mówiła mi, że 3000 franków. 3000? My możemy dać najwyżej 50 guldenów od sukni. No cóż, będziemy kroić tak, jak pieniędzy staje. A to co? Szaleństwa magazynowe. A bilardów jak nie ma, tak nie ma. Rękawiczki, błaskiur. No dobrze, a kostium? Wybrane, tu będę miała dekolkało. Starego gojsiora krew zalili. Przepraszam, że się ośmielę. Przepraszam. Panie pozwolą? Pan hrabia łasa. Jagielska? Proszę mi wybaczyć i nie gniewać się. Zaszedłem przypadkowo do pracowni Bibisi i wstrzymałem krój. Co takiego? I fasony wybrała pani nie w stylu epoki. No i materiały. Materiały prześliczne. Do sukien stylowych powinny być cięższe. Dychtowniejsze. Prowincjonalną aktorkę nie stać na ciężkie materiały. No, 5 czy 10 guldenów drożej. Jeżeli nawet... 10 to należy odmienić, ale że panna Bibisia się zgadza. Przepraszam i czeka na decyzję, by zmienić krój materiału. A peruki już panie wybrały? Peruki? Przy najpiękniejszych włosach artystki tu czy w Warszawie zaniechały pudrowania na rzecz peruk. Peruka doda smaku w stylowym kostiumie.
Po kawie pójdziemy i wybierzemy. Zgoda? Ale się pan zna na wszystkim. Pan pewnie uczył się krawiectwa. Mamiusiu, pan hrabia z pewnością studiował style. Tak. Pani jest coś... coś nietuzinkowego. Coś, co pociąga jak magnes. Każe przeczuwać talent. A propos, czy nie wybrałaby się pani na premierę Damy Kameliowej? Tak. Mamy nawet bilety. To świetnie. Grać przed taką publicznością, co za strach. Ale jaka rozkosz. Gdzie pani ma miejsca? W trzecim rzędzie foteli, po lewej stronie. Ja również po lewej, w loży kasynowej. Jak mnie weźmie gra warszawskiej artystki, spojrzę na pana. A ja na pana. Wybornie. Sprawdzimy, czy rozumiemy tak samo i odczuwamy. I cóż? Wielka artystka. Wielka robota. Robota, więc nie ma nic. Ani talentu, ani natchnienia. Talent, intuicja, to zalążek, zadatek. Pani na przykład. Pani nie ma pojęcia o robocie. Widać to z każdego gestu, słowa. Są przecież inne szkoły. Słyszałam o pani Duze. Duze? Ju nie jest tylko robota. Ale tak wielka, że jej zupełnie nie widać. Więc co robić? Uczyć się. Gdzie? W Sączu, w Rzeszowie? Na razie u Hawełki. Wstąpimy? Głowa mi pęka. Dobranoc panu. Żegnamy? Doprowadził panią Gomez. Do zobaczenia. Jak łzy obeschną. Idzie. Uwaga, uwaga panowie. Panowie, brawo. Pozwoli pani, serdeczne gratulacje. Dziękuję na panu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu, panie hrabio, za kosz. Kwiaty prześliczne. Lecz gra prześliczna. Za mało roboty. Zwariowałaś? Takiej Adrianny jeszcze nie widziałem. Wspaniała, takiej kasy w życiu nie miałem. Jestem zmęczona. Janek, odprowadzisz mnie do domu. Dobranoc państwu. Hrabio, artystka zmęczona, ale jej mama na pewno nie. A więc to mamy? To mamy! Panie hrabio, prosimy na lampkę wina. A nie fałszowane? U nas nie ma fałszu, prawdą i szczerością żyjemy. Jakoś nam Bóg błogosławi. Panie hrabio, prosimy. Przepraszam. Proszę? Z jakiejże to dramy ta kwestia, co? Miecz, stary ośle. Podbiwa mnie pani. Swoim urokiem, młodością, zapałem. Gratuluję. Dziękuję pan. Nie powinna pani zostawać tu. Paryż, Wiedeń, to są wzory, które powinnaś widzieć, śledzić ich grę. Nie znam języka, zresztą nie mam za co jechać. Ja znam język. Mógłbym zostać pani przewodnikiem, opiekunem, doradcą. Moglibyśmy wyjechać choćby dziś. Nie, to niemożliwe. Dlaczego? Od pierwszego spojrzenia zrobiła pani na mnie głębokie wrażenie. Nie kocham pana i nie wierzę mu. Pan mnie już raz podszedł i oszukał. Korzystając z mojej naiwności w tajemnicy przede mną, zapłacił pan zwyżkę należności krawcowej. Oddaję panu cały mój majątek. Wczorajsze honorarium. Nie chcę, by cokolwiek łączyło mnie z panem. To pani ostatnie słowo? Ostatnie. Gdyby pani przyjęła moją propozycję, ta setka stałaby się dla mnie talizmanem i więcej nie wróciłbym do tego tematu. Teraz jednak mogę pani powiedzieć, że kostiumy kosztowały 500 guldenów. A więc i tak zostanie pani moją dłużniczką. To nieprawda. Nie wierzę panu. Mówi pan to tylko po to, żeby mnie poniżyć. Nudna pani jest tym swoim prowincjonalnym patosem.